Jest to punkt 11. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzęcin na 2017 rok wraz z autopoprawką. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana wójta, wnioskodawcę, pana wójta, Mariusza Pacierewicza. Wysoka Rado, następnie tutaj w odpowiedzi panu radnemu mieście co do przybliżonego terminu rozpatrzenia naszego wniosku, tak, oświatowego. Otóż z tego, co zdążyłem się w międzyczasie zorientować, że wnioski są rozpatrywane zaraz po złożeniu indywidualnie, a więc nabór jest do wyczerpania środków, generalnie rzecz biorąc. Z tych wiadomości, które mamy, wynika, że gdzieś do połowy lutego powinniśmy już coś wiedzieć. Natomiast jeśli przejdziemy ten pierwszy etap oceny wniosku, to do końca maja będzie ostateczne rozstrzygnięcie dopiero konkursu. Także no to kilka miesięcy potrwa. Przy czym tu jeszcze muszę dopowiedzieć, że te terminy oczywiście mogą się zmienić, bo również nabór został w tej chwili przedłużony, więc tak naprawdę to się dopiero pokaże. Z tym, że my rozpoczęcie projektu planujemy dopiero czwarty kwartał tego roku, a więc bezpiecznie, więc te ewentualne przesunięcia tutaj pewnie nie będą stanowiły żadnej przeszkody. Ale już wracam do punktu porządku, a więc projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Budżet gminy to uchwała, która decyduje o z jednej strony o realizacji najważniejszych zadań gminy, o kierowaniu środków na realizację tych zadań, a z drugiej przesądza o rozwoju gminy, czyli wskazuje kierunki inwestycji. Warto więc, tak jak to czyniliśmy w ostatnich latach, troszeczkę poddać proponowany przeze mnie budżet pewnej analizie głębszej. Szanowna Rada, przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzęcin na rok 2017 w brzmieniu ustalonym przez autopoprawkę określa dochody gminy na bardzo wysokim poziomie 17 869 289 zł. Czyli tutaj różnica między autopoprawką, a opracowanym do 15 listopada projektem budżetu jest to jest kwota 259 364, czyli o tą kwotę dochody w projekcie wcześniej przesłanym były mniejsze. Na dochody gminy składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Majątkowe to inwestycyjne. Bieżące to wszystkie te, które nie są dochodami majątkowymi, nie są dochodami inwestycyjnymi. I w projekcie uchwały w brzmieniu ustalonym autopoprawką dochody bieżące są na poziomie 14 555 629 zł, a majątkowe na poziomie 3 313 660 zł. Struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największą część stanowią odpowiednio dochody własne, to jest to, o czym już wspominałem przy okazji poprzednich budżetów, że struktura dochodów pokazuje na usamodzielnianie się budżetu gminy Krzęcin od dotacji i subwencji. I dochody własne w projektowanym budżecie na 17 rok to kwota 10 2196 zł, co stanowi 55,98, czyli praktycznie 56% wszystkich dochodów
gminy. Subwencje to kwota 3 378 125 zł, co procentowo stanowi 18,9%. I dotacje 4 488 200 zł, to jest 25,12%. Warto przyjrzeć się głębiej dochodom własnym, tak? Dla nas przecież zasadniczym, bo im tych dochodów własnych mamy więcej, to więcej możemy realizować zadań niezależnie od dotacji i subwencji. Mianowicie, na dochody własne składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody majątkowe, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Spośród podatków i opłat lokalnych największy udział w dochodach własnych mają wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Znowu tutaj mamy pewien wzrost w stosunku do poprzednich lat. Chodzi o wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Tutaj są projektowane na poziomie 2 675 328 zł. Wpływy z podatku rolnego, kiedyś dominującego dochodu własnego naszej gminy, to zaledwie, choć dalej nie jest to mała przecież kwota, 1 046 924 zł. I z pozostałych podatków są to już kwoty znacznie niższe. Dochody z majątku, a tutaj mamy na myśli wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz opłat za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy, zostały wyszacowane na kwotę 440 tysięcy 100 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które też z roku na rok w ostatnich latach zdecydowanie u nas rosną, planowane są na poziomie 1 356 658 zł. Subwencja, zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, planowana na 2017 rok, to kwota 3 378 125 zł. Dzieli się na kilka części, a więc na część wyrównawczą w wysokości 1 107 987 zł. I tutaj w części wyrównawczej też mamy dwie kwoty. Jest to kwota podstawowa, to 302 206 zł i uzupełniająca 805 781 zł. Do tego dochodzi jeszcze część równoważąca, już niewielka, 39 101 zł i część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, która jest planowana na poziomie 2 231 037 zł. Dotacje jako ten trzeci dochód gminy. Dotacje zaplanowane w budżecie to 4 488 200 zł. Przeznaczone są na sfinansowanie zadań zleconych i zadań bieżących gminy, w tym m.in. na realizację zadań związanych z programem rządowym 500+. Wydatki gminy ustalono na rekordowym poziomie 18 628 289 zł, a więc większym, podobnie jak dochody od zakładanych wcześniej w projekcie, o kwotę już wskazaną 259 364 zł. W tych wydatkach wydatki bieżące stanowią 14 552 234 zł, a majątkowe 4 076 054 zł. Planowane wydatki zabezpieczają środki na bieżącą działalność wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych i gminnej instytucji kultury oraz realizację wszystkich ustawowych zadań samorządu gminnego oraz zadań mu zleconych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację lub
przygotowanie następujących zadań inwestycyjno-remontowych. Myślę, że to jest ten fragment mojej wypowiedzi, który szczególnie zainteresuje szanownych panów. Mianowicie, wśród tych najważniejszych naszych wyzwań inwestycyjnych na ten rok planowanych w projekcie budżetu są termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szczecinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Planujemy, że ta inwestycja będzie realizowana na przestrzeni 2 lat, 2 budżetów. Zaangażowanie środków na pierwszy etap to poziom 1 479 916 zł. Dalej, druga co do znaczenia inwestycja w tym budżecie to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo, też pierwszy etap, też inwestycja planowana jest na 2 lata. I tutaj planowane środki na ten cel w budżecie to kwota 1 283 143 zł. Dalej, zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej to jest inwestycja planowana na poziomie 750 tysięcy złotych. O ile 2 wcześniej wymienione zadania inwestycyjne przewidujemy, że będą współfinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego, tak w przypadku tej inwestycji tutaj zagospodarowania terenu nad Jeziorem Krzęcińskim mamy tutaj na myśli budowę ścieżki, między innymi budowę ścieżki trasy spacerowej. To jest to zadanie, które będziemy chcieli realizować w ramach lokalnej grupy działania Lider po Jeziorzach przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Następne duże zadanie już dzisiaj padało na tej sali. Zakup wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Planujemy w budżecie 100 tysięcy złotych. Prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze do tego zadania dołożyć. W tej chwili jesteśmy przed rozstrzygnięciem przetargu, a więc zobaczymy, jaki będzie koszt zakupu tego samochodu. W każdym razie na dzisiaj mogę powiedzieć, że wartość tego samochodu to jest kwota około 850